Siemaneczko, hej, cześć, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale. Tutaj Reczek, dzień dobry wieczór i witam was kochani we wtorek i witam was kochani w House Leaper 2. Słuchajcie, to jest nasze, o ile ja się nie mylę, 16 spotkanie. Ja tak powiem wam szczerze, jak to zobaczyłem, że to jest nasze 16 spotkanie, to myślę, ja pierdzielę, ile my ich tych odcinków już zrobiliśmy z tego House Leaper 2. I sobie myślę, dużo, dużo, bo jak ja robię przeważnie jakąś serię na kanale, to gdzieś tam te 10, 5-10 odcinków ma. Ale do House Leaper 2 ma coś takiego w sobie, że mi przyciąga, że mam ochotę w tą grę grać, mam ochotę tutaj budować, działać, aranżować. Naprawdę w tej grze jest coś, co mnie przyciąga i po prostu, no, bawię się tutaj bardzo dobrze, mimo że... wyświetleniowo robi się tak bim bam bom, bo ja zawsze twierdziłem, że słuchajcie, jak jest 50 wyświetleń, to jest dobrze. No, ostatni odcinek był chyba bardzo kontrowersyjny pod tym kątem, że nazwałem go Leśny Dom po powodzi. Wiemy, jaka jest sytuacja teraz w Polsce, więc mi się wydaje, że dlatego tam ma dużo wyświetleń, bo łapek w górę jest tak jak zawsze. Po prostu nie wiem, czy ludzie pomyśleli, że to jest jakiś clickbait i tak dalej, ale tam faktycznie robiliśmy dom po powodzi jeszcze w lesie, więc nie był wcale on clickbaitowy. Ale no właśnie, słuchajcie, no. No ja mam nadzieję, że doceniacie to i że oglądacie moje odcinki, bo House Leaper 2 jest taką grą, którą ja naprawdę się dobrze bawię. Spędzam tu mnóstwo czasu. Powiem wam, że zanim sobie odpaliłem House Leaper 2, zobaczyłem, ile godzin mam przegrane. Mam 27 godzin przegrane. Po dzisiejszym dniu będzie pewnie 29. Coś takiego. My się zbliżamy już do 30 godzin grania w House Leaper 2. Patrzę na to, że nagrywam wtedy, kiedy... gram wtedy, kiedy dla was tak naprawdę nagrywam. To mi się wydaje, że to dość tak fajnie. No i co kochani, dzisiaj tak jak już powiedziałam, 16 odcinek, witam was bardzo serdecznie, z tej strony ja, wasz ulubiony YouTuber, chociaż bez przesady. No dzisiaj mi te loczki w coś wyjść nie chciały i nie wiem, jak wyglądam, czy dobrze, czy źle, ale wiem tylko tyle, że do fryzjera muszę się wybrać, bo nie wyglądam korzystnie dzisiaj. Zrobiłem te loczki, mówię, dobra, jakoś w miarę wyglądają, wiecie. Potem się one pewnie zdupczą, dlatego no fryzjerek obowiązkowo jest dzisiaj widywany. Słuchajcie, jak widzicie, nie ma okna, bo są zasłony, bo nagrywam dla was, przyznam wam się szczerze, wtorek samego rana. Jest 10:40 aktualnie. Nagrywam to samego rana ze względu na to, że po prostu wczoraj wieczorem złapał mnie trochę dołek. Ostatnio tak trochę źle się czuję pod kątem psychicznym w niedzielę. Wieczór, no to w ogóle tam była dyntka. Mówię, dobra, odpuszczę sobie, nagram w poniedziałek. No wczoraj nie ukrywam, że cały dzień po prostu nie miałam humoru. Mówię, dobra, to bez sensu będzie, jeżeli ja mam udawać teraz przed wami, kiedy ja naprawdę, no nie mam nastroju do tego. Dzisiaj się czuję trochę lepiej. Mam nadzieję, że już kolejne dni będą zdecydowanie lepsze. Ale to wiadomo, to czas wszystko pokaże, czas jakby poprowadzi nas do przodu, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Mam nadzieję, że psychicznie po prostu będę czuł się już tylko lepiej, bo nie ukrywam, że wystarczy mi tego wszystkiego, co się wydarzyło kiedyś i nie chcę sobie psuć psychiki jakąś tam sytuacją po prostu, która no ma znaczenie, bo ale mam nadzieję, że będzie już tylko dobrze. Kochani, tak jak mówiłem, jak widzicie, nagrałem w ciągu dnia, nagrywam dla was tego samego dnia, kiedy dla was publikuję ten film, więc wybaczcie mi, jeśli będę lamił i po prostu będę tutaj robił dziwne różne rzeczy, ale ja jeszcze śpię, słuchajcie, moje oczy jeszcze śpią. A nie ukrywam, że mam problem z spaniem całej nocy, ale to też może być ze względów psychicznych. Trochę to, że gdzieś tam jestem przeziębiony, gdzieś tam ten lekki nos mam zapchany, gdzieś to gardełko mnie boli, chociaż już zdecydowanie mniej. Budzę się czasami bez bólu gardła, mówię, o jest, tak jest, a potem nagle ból gardła. Gdzieś tam ten kaszelek, ale wziąłem syropek, wziąłem lekarstwo, więc mam nadzieję, że jakoś to dzisiejszy odcinek przeżyjemy. Mam dla was plus minus półtorej godziny, bo na 12:30 się umówiłem do banku, muszę załatwić parę spraw. Więc stwierdziłem, ok, idealny taki czas, między półtorej godziny a dwie godziny mam dla was, więc... No, stwierdziłem, że to będzie dobry moment, żeby po prostu nagrać dla was ten materiał. Mam wrażenie, że jestem jakiś bardzo dzisiaj mocno naświetlony,
ale świeci nade mną tylko jedna lampa, ja w ogóle kupiłem drugą lampę, ale jeszcze nie użyłem i w sumie nie wiem, czy ja ją użyję, bo chciałam, żeby ta lampa na mnie świeci z tej strony, a druga lampa z tej strony, ale może to jest bez sensu i może ta jedna lampa starczy. No nie wiem, zobaczymy w praktyce. Słuchajcie, no i co? To co chciałam powiedzieć, chyba na wstępie powiedziałam, dziś 16 odcinek. Dzisiaj chciałbym się skupić na kupnie i remoncie nowego domu. Nie będziemy dzisiaj chyba robić zleceń. Myślę, że właśnie w pierwszej kolejności chyba montażem się zajmiemy, tam były chyba dwie rzeczy, żeby ogarnąć montaż, ale potem chciałbym kupić jakiś domek, wyremontować go i sprzedać go drożej. Chcę zobaczyć te całe negocjacje, bo w sumie nigdy tego nie próbowaliśmy, dlatego stwierdziłem, że dzisiaj będzie dobry moment, żeby kupić dom, wyremontować, sprzedać. Dlatego nie chcę kupić jakiegoś wielkiego, wiecie, do wielkiej willy, tylko faktycznie jakiś taki domek malutki. Zobaczyć, czy faktycznie to jest warte świeczki, a mamy około 200 tysięcy, więc myślę, że jeśli chodzi o kasę, to narzekać zbytnio w tej grze nie mogę. Słuchajcie, to co, ja was zapraszam do odcinka, weźcie sobie coś do picia. Ja mam kawusię z ekspresu, słuchajcie, ćwiczyłem z tym ekspresem, bo on coś ostatnio mi koźluje, ale na całe szczęście, słuchajcie, ogarnąłem, wyczyściłem go, więc no dlatego troszkę mi zajęło, bo miałem już nagrywać koło 9:20, już byłem ready, ale no ekspres się obraził na mnie i mówię, kurde, dobra, ogarnę ten ekspres, zresztą tą przepyszną kawę, więc kawusię mam w przepysznym kubeczku z wakacji, Boże, jak ja tak dobrze wspominam. Muszę ten naszyjnik ogarnąć, bo jeżeli wiecie i nie wiecie, no to mi się zerwał niestety, bo byłem chory, miałem szalik, wiecie, do spania, żeby to gardełko było takie cieplutkie. No i się zerwało, więc muszę to sobie ogarnąć, ale mega fajnie wspominam, słuchajcie, ten kubeczek, wakacyjny vibe, po prostu przypomina mi mój wyjazd w tym roku, więc no mega, mega sztosik. Więc wasze zdrówko, no i lecimy z odcinkiem, słuchajcie. Brakuje mi tego gadania do was, naprawdę, dlatego dla widzów z Eurotracka i z American Tracka mega mi brakuje tych naszych spotkań w tej grze. I spotkań od początku, kiedy wróciłem na kanał, nie było i przepraszam, ale poprawię się i mam nadzieję, że w tym tygodniu uda mi się ogarnąć, że w tym tygodniu pojawiły się wszystkie filmy, które są zaplanowane. A teraz, nie przedłużając, bierzemy się do roboty, więc ja wysiadam, bo patrzcie sobie, siedzimy tu elegancko na huśtawce, no ale wstajemy, słuchajcie, prześpimy się do rana. I myślę, że możemy, słuchajcie, sobie działać. Wstawaj, Andrzej! Andrzej, wstawaj, co masz za problem? Patrz, ta chłop nie chce wstać, no. Halo, Andrzej! O! Andrzej wstał, Andrzej jest gotowy do pracy, słuchajcie. Pamiętacie mój ogródek, nie? Jezu, jaki jest piękny, pięknie go zrobiłem. Jestem tak z niego dumny, że on tak prześlicznie tu wygląda. No wiesz, szkoda, że tu jakiś ogień się nie pali i tak dalej, ale naprawdę, no... Domek wygląda cudnie. Kompostownik, pięknie tu gdzieś jabłuszko. No naprawdę tutaj w tym moim ogródku jest przecudnie. Dla bobaska, bujaweczki, piaskownice, dla tutaj rodziców leżaczki. O, nie możemy usiąść na leżaczkach, a to ci szkoda. No cóż, no trudno. Lecimy, słuchajcie, do domku. O. Dobra, idziemy się przespać. Cyk, 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 cyk. Lecimy do góry. Do mojego pokoiku, proszę was bardzo. Śpi. Mamy 8:50, chyba wieczór. Bo się zrobiło ciemko. Chociaż tak wam powiem, tam taki ładny zachód słońca jest. Czy możemy ten zachód słońca sobie obejrzeć? Czy mamy jakieś okno? Chciałam powiedzieć, czy mamy jakieś okno na świat? Ale chyba nie mamy, słuchajcie. Chciałam zobaczyć ten zachód słońca. Czy on taki... Piękniusi. Ej, ładnie to tam w oddali wygląda nawet, słuchajcie. Nie wygląda to źle. I to światło, które tak rozpryskuje się po niebie. Mega fajnie, mega super. No ale dobra, idziemy spać, słuchajcie, bo my z rana dzisiaj będziemy pracować, więc śpi. Do rana, proszę bardzo. O, 5 rano. Z rana jak śmietana była, że okno było otwarte, ale jest gorąco, słuchajcie, za oknem, lato w pełni, więc nie pozostało nam nic innego niż wejść do mojego biura i zobaczyć, co tu tutaj słychać, słuchajcie, siadamy. O właśnie, no nie, ulepszenia mamy, bo teraz tak, tu wskoczyło nowe zlecenie, tutaj jest dużo zleceń, bardzo dużo zleceń,
a w ulepszeniach mamy malowanie coś, czego ja nie chcę, bo to jest freestyle. Czyli, że możemy malować byle gdzie. A ja jednak wolę sobie zaznaczyć, bo ja jestem, wiecie, przypałowy chłop. Więc wolę sobie, słuchajcie, mieć zaznaczone, więc na to sobie, no ewentualnie w ostateczności sobie zrobimy. Maile nie, ale w montażu chyba coś, bo o właśnie, kaloryfer i prysznice, no ho, widzowie, będziemy robić kaloryfer, czyli ogrzewanko, które mam, nie wiem czy to będzie widać, o, to widać, tu jest ogrzewanko moje, też mam taki grzejniczek, więc zaczniemy od montażu i weźmiemy jakiś domik na sprzedaż. Jakiś taki, może nieduży, kompaktowy domek, brzmi spoko, słuchajcie. Taki naprawdę nieduży domek chciałbym zrobić za 121 tysięcy, ewentualnie możemy cisnąć po kolei w sumie. Bo mamy na przedmieściach, mamy w wybrzeże Catfish, mamy w Las Kaloroft. I na razie w tych trzech miejscach mamy. Wybrzeże Catfish, Las. Tu mamy jakąś jeszcze... A bo to będzie jeszcze jedna dzielnica, widzowie. Ulala! O to, to dużo będzie tu do roboty. No właśnie, nic sprzedane nie mamy. Tak mi się podoba ten kompaktowy domek. Może zaczniemy sobie od niego. No zobaczymy, słuchajcie. Zrobimy sobie w nim remoncik. Zrobimy sobie piękną kuchnię. Jezu, ile papieru toaletowego. 110 metrów kwadratowych. To dużo, a to ma 55. To jest taki mały domek. No zobaczymy, widzowie, słuchajcie, zobaczymy. O, ja nie mam czasu teraz. A przecież ja mam tryb nie przeszkadzać, halo. Czemu ktoś do mnie dzwoni w ogóle? I kto ma jaką czelność do mnie teraz dzwonić? No, ła. Brzydko, brzydko. No dobra, widzowie, zobaczymy. Pierw sobie ogarniemy montaż kaloryfera i prysznica. A potem zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale na pewno no, jeden domek sobie dzisiaj zrobimy. Tak sobie go wykokrzymy na elegancko, żeby było i zarobimy dobre pieniądze. Okej, tu jest kaloryfer, już tu widzę, że leży. Mam skończyć poniżej minuty 35. O, pierona. No dobra, no podejmuje się wyzwanie. Let's go. Tu mamy już rury, widzę. Tu mamy dziurki do zrobienia, żeby przymocować kaloryfer. Rury, żeby tam, wiecie, woda dobrze leciała. No dobra. Lecimy, słuchajcie. Dobra, robię dziurę. Zacznę od tego, że trzeba wywiercić dziurę w ścianie. Jedną dziurę, zaraz kołek włożymy. O! Halo, kołek. O, mam. Cyk. I zaraz, o! Walniemy cyngola. A tu zaraz mogę zrobić wszystko. No i pięknie. Dobra, tu lecimy. Robimy dziurkę. Pięknie. Kołeczek. Musimy dobrze przywalić, uwaga, i jemu tut! Takie coś wkładamy i przykręcamy. To są haczyki chyba, nie? O Jezus. O nie, ale żem tu zdupczył. No nic. O, co to jest za narzędzie? A, takie do przycinania. Pierwszy raz takie moje oczy widzą. Takie cudo. Okej, okay, zawory, nie zawory. Tam, żebym się zagapił po prostu, słuchajcie. Pyk. Hop, hop. Kaloryfer podnieś i połóż. Jak to się nazywa? Termostat chyba, nie? To się chyba termostat nazywa, gdzie się ustawia tą temperaturę. O. Na jaką, z jaką mocą ma to być. I może skończę w mniej niż minutę, słuchajcie, ale to... Chłopco zdupcył. O. Kurde belen. Ani dobrze, ani minut. Ajajajajaj. Ale nie jest to trudne, słuchajcie. Zakończymy zadlecenie. I oczywiście powtórzymy to jeszcze raz. Zrobimy kaloryfer jeszcze raz, słuchajcie. Ja sobie tego nie. Ja sobie nie pozwolę, żeby jedna gwiazdka mi tu została. Przy kaloryferze, który taki trudny nie jest. Słuchajcie, let's go. Teraz lecimy, słuchajcie, tak jak trzeba. Pyk. Kołeczek. Jebudut. Teraz coś takiego. I pyk. Dobra.
dziurę. Pyk. Kołeczek. Jabodut. Opa! I przykręcamy haczyki na kaloryfer. Pięknie. Bierzemy teraz tu. Tu musimy przyciąć. Cyk, 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 cyk. To jest coś nowego, tego wcześniej nie było. Okej, okay. Ale fajnie. O, zaworyki. Teraz przykręcamy to wszystko do siebie. Pięknie. Idealnie. Pyk, pyk. Kaloryfer podnieś, przyłóż, zamontuj. Termostacik. Jezu, aż mi się przypomina, jak u rodziców, słuchajcie, montowali właśnie takie rzeczy, kaloryfery, termostaty. Bardzo podobnie to wygląda, chociaż tam się używało jeszcze takiej, nie wiem jak to nazwać, takiej nici. Takiej, żeby to oplocić, coś takiego było. I mamy to! A mówiłem, że zrobię to idealnie. Kto we mnie nie... No, no przyznaj się, Czarek, no żeś we mnie nie wierzył? We mnie? Bohater? No, pięknie. Możesz włożyć tosta do tostera? No mogę włożyć, ale on nie odskakuje. Oj, prysznicem to będzie gruba sprawa. I w ogóle jaki dupniutki ten prysznic. No, no, no. No dobra, pokażcie prysznica. Poniżej 3 minuty 20. O, tu jest ciulu roboty tutaj w ogóle tak, by the way. Gdzie jest niby etap A? A, B, C, G tu jest w ogóle. No dobra, let's go. Zobaczmy, o co tu chodzi. Dobra, dziura zrobiona. Pierw mamy zrobić chyba dziury. Zróbmy dziury w takim razie. O! Dobra, kolejna dziura. No ja, żeby to przymocować, to ma jednak sens, żeby zrobić dziurę w ścianie, żeby to wszystko wyszło należycie. O! Wow. Dobra. Kołeczek, nie. Tu jest kołeczek. Cyk. Jebodut. Okej, okay. Czyli teraz kołeczki montujemy. Cyk. I jebodut. Cyk. I jebodut. I tu. Cyk. I jebodut. Dobra. Teraz drągal trzeba zamontować, słuchajcie. Śrubeczka i przykręcamy. Drągal. Tu tak samo, cyk. Przykręcamy i zaślepka. Ok. Montujemy krana. Kran zamontowany. Ok. Ale czekaj, 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 czekaj. Opuść etap. Gdzie ta wajcha? A może ja mam tu? Dobra. No robimy dziurkę. Wow! I pyk! Mamy to. Montujemy oczywiście kołek. O Jezus Maria. O pieruna. Dobra, jedna strona. Nie, tu śrubka. Nie wiem jak to się fachowo w sumie nazywa. Takie cosik, żeby zamontować prysznic. No to nie wiem. Nie wiem jak to się dokładnie nazywa, słuchajcie widzowie. No nie umiem wam tego powiedzieć, no. Pyk. Kołek. Nie. Jezu, nie umiem się odnaleźć. Fuh. Ważne, że zaliczyło, słuchajcie. No to chyba już kończymy. O kurde, to tak nawet sprawnie poszło. No. Andrzej, montuj! Kurde, no, zaciął się chłop. O. Proszę bardzo. Teraz takie cudo. Cyk. 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 I na górę.
Nice! Ej, dobrze nam poszło, możemy to otworzyć? Podobuje mi się to. Szkoda, że wody nie możemy włączyć, ale no, fajnie. Nice, mamy to. Jest dobrze. So good. I poszło to nam raz, dwa, słuchajcie. Chwila, moment i dwa montaże zrobione. Szaleństwo. Ale to dobrze wygląda, słuchajcie, naprawdę. Ja jestem zadowolony. Kaloryfer zrobiony, prysznicę zrobiony. Mailu z tyle, że łoto potupanie, złoty kochaniutki. Więc ja myślę, że wypadałoby już teraz kupić domek. Na sprzedaż. No mi się ten kompaktowy dom podoba, no. I może go weźmiemy. No jest burdello z bum bum, ale sami decydujemy co i jak ma być, jakie mebelki. Tylko no właśnie nie wiem, czy ja chcę go kupować, bo nie za 127 tysięcy. Zostanie mi 80. Pytanie, za ile ja go sprzedam? Czy ja go sprzedam z zyskiem? Czy ja go sprzedam bardziej ze stratą, nie? To mnie najbardziej ciekawi. Bo moglibyśmy wziąć na przykład coś takiego. To 53 metry kwadratowe. Nie ma to dużo. A może właśnie zaczniemy od takiego coś małego? Słuchajcie, przeczytajmy. Niebieski mungalow. Mały podmiejski dom w spokojnej okolicy. Ten niewielki lokal z sypialnią oraz łazienką potrzebuje jedynie niewielkiego odświeżenia, aby stać się czymś ukochanym domem. To kosztowało 46 tysięcy. Zobaczymy, za ile go sprzedamy. Bo chcę się dowiedzieć, czy faktycznie kupowanie, remontowanie i sprzedawanie ma sens. Nie będę brał tego, tylko weźmiemy sobie to na razie, dobra? Takie jest moje zadanie. Znaczy, tak sobie zdecydowałem, więc weźmiemy sobie coś takiego. No i zobaczymy, jak to będzie. Co? Widzowie, kupujemy. 46 tysięcy. Kup. Czy na pewno chcesz kupić ten dom za 46 tysięcy? Potwierdź. I sobie klikam tu. Idź do domu. Okej. Ty tu rządzisz. Flipowanie domów dla zysku nie jest takie proste. Musisz wysprzątać, odnowić i umeblować dom. A to wszystko bez listy zadań. No bo sami decydujemy co i jak chcemy zrobić. Chcesz go sprzedać? Potencjalny kupców znajdziesz w zakładce dom aukcyjny. O! To spoko. No na pewno trzeba będzie tu zrobić porządek. Ej, tam też jest w ogóle... A to jest ten lawendowy domek chyba, czy nie? Ej, to jest dużo takich domków w ogóle śmiesznych. No jest tutaj dużo śmietniska i dużo takich, wiecie. Chociaż te kwiatki wcale nie są brzydkie, słuchajcie. My chyba robiliśmy coś taki domek. Coś mi się, słuchajcie, kojarzy. Ale no dobra, sprzedajmy to. Zróbmy tu jakiś porządek. Gdzie są kosze na śmieci, to jest pytanie. Łomatko boska, to już to jakiś szopracz chyba tam był. Opa! Ło, nawet trafię to kupo. Łapa! O, to już nie trafiłem. O, no i się jakieś kwiatki dokupi, słuchajcie. No, musimy zrobić jakiś tu porządek, no. To jest nasz nowy dom. Musimy zrobić tu porządek, słuchajcie. Dobra, zacznijmy może sobie od tutaj. Co tu się wydarzyło? Nie, 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 to. Hop. 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 A! Okej, tu nie mogą stać żadne roślinki. No jak, no to już to chłop autem podjedzie, to już tu nie powinno tu nic być. O. Dobra. Opa. Pięknie. Mycu py, piciu piciu. Cyk cyk. O. No i zaraz wjazd do garażu ogarnięty. Tylko teraz tak, ja bym to w ogóle postawił. Jak się latarkę włączało? O! Nie, tu nic więcej nie ma. Czy mogę to tu postawić? Jest! I postawiłbym drugi. No to chyba nic nie przeszkadza.
I duplikuj. No chociaż dwa kosze, no bez przesady, żeby był tylko jeden, no. No już dajmy w innym kolorze. RK. I zmień styl. Jakiś inny. W sumie taki zielonkawy może być. Nie, no git. Podoba mi się. A tu może bym zmienił w ogóle na czarny. O. No i pięknie. O, ale to brzydko wygląda. O nie. Nie zmiana wymiarów, Andrzejku, tylko śpiedaj. Takie zeschnięte, brzydko to wygląda. O, G. No i wjazd normalnie autkiem, elegancki. Proszę was bardzo. Takie hawazie. Słuchajcie, no niby nie wygląda to tak źle, ale wiecie, no takie jakieś zeschnięte coś, jak to tak brzydko to wygląda. Zaraz, słuchajcie, zobaczymy, co byśmy mogli tutaj sobie dać. Ewentualnie bym może wyczyścił ten ogród i zrobił go naprawdę po swojemu, tak żeby tu była taka piękna, czysta trawka. To nie jest głupie nawet, słuchajcie, co? Nie no, drzewa sprzedawać jakoś specjalnie nie chcę, ale... A możemy zmienić tego kolor, bo mi się to... Wiecie co, faktycznie, zróbmy to, wyczyśćmy tutaj to wszystko, bo mi się tutaj tak nie podoba. Bo zara, tu się zrobiło przestrzenie, patrzcie teraz na to. Wow. U, jakie malutkie kwiatuszki. Nie, takie malutkie kwiatuszki to zaraz się też tu ogarniły. Tu bym dał, wiecie, przy tym. Co to za dziura tutaj? No zara przestrzeni się zrobiło, nie? A co to za drzewo? No takie śmieszne, no może być. Okej. Okay. A czy ja mogę to na przykład duplikować? Mogę. No właśnie, bo ja bym może zmienił to. Ej, to jest ładne w ogóle. Tylko nie w szarym kolorze. O. Bo jeśli chodzi o kolor domu, to w sumie może być taki niebieski, taki spoko. To mi się akurat podoba. Nie do końca podoba mi się to na pewno. Ale to oczywiście będzie tutaj, tylko tak jakoś ładnie zamontowane. Chciałem, że coś w środku jest. Ha! Wykończenia powierzchni i to było surowe materiały. O, może coś takiego? Albo kwadratowa kostka brukowa. Też wygląda dobrze. Pokaż mi to, Andrzej. Czy mi się to będzie podobało? Albo ja... Aha. No chyba nie za bardzo. Znaczy się... A coś takiego? To już chyba bardziej. Aha. Tylko czemu ja nie mogę na przykład tutaj tego zrobić? Czy ja muszę tu coś... A być może? I tu? I teraz? Kurde, jestem genialny, nie? O! Dobra, to bym sprzedał. A to bym zostawił. Tu bym chciał skopiować, znaczy nie skopiować, tylko zmienić styl, właśnie, bo nie do końca mi on... O, ładny.
tak żeby spowodne było dojście. Ewentualnie coś takiego pod ukos mogłoby być, nie? O. No i G! Podoba mi się to. Dobra, kwiatuszki. Pnącza, ścienne, skalowane. Girlandy, pnącze, wiszące, ścienne. Krzewy, o. O, coś takiego. To nie jest brzydkie, to jest nawet ładne. Okej. Coś takiego przy wejściu? Teraz inny krzewik. No dobra, co tu jeszcze jest? To jest to drzewko, a to? Niby to jakaś buróweczka jest, no ale to wygląda bardziej jak taki jakiś kwiatuszek. O! Ej, no i mnie się to wydaje ładniejsze ogólnie. Czy możemy zmienić tego kolorek jakiś? Aha, nie. Łopieruna. To damy sobie tam dalej może. A tu... O. Takie habazie sobie damy. Habazie. Ktoś jeszcze mówi w ogóle w tych czasach na kwiaty habazie? Czy to już nie te czasy, słuchajcie? O! Pod ukościem. O. No i pięknie. Nie wiem, co z tą ziemią mogę zrobić w zasadzie, szczerze mówiąc. O, i tu bym dał to skalowane. Taki żywopłocik. Aha. No dobra, to dajmy może z tej strony. O. I pyk. Spoko. Może być coś takiego. Znaczy mam wrażenie, że jest mi napaćkane teraz na tym, nie? O, to bym jeszcze sprzedał. I tu bym dał ten żywopłocik jeszcze z tej strony. Może zaczniemy od tej strony. O. Pyk, 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 pyk. I troszkę wyżej. O. I G, fajnie. Tu jest taki duży, a tu jest taki mniejszy. Super. Łomatka tu z tyłu, to też jest jakaś Armagedon. No dobra, dwa kosze mamy. Wjazd na auto mamy. Te krzewiki mogą tu w sumie być. Oprócz tego dupniętego wielkiego. Ludzie złoci, czy ja nie mogę normalnie nagrywać? Tylko musicie zawsze mi truć dupę. O. To ja nawet bym to tak zrobił. Jest dużo miejsca na spokojnie, więc no. Możemy dać jakieś takie, o. Takie cosik możemy dać. Dobrze, wziąłem tu jakiś krzewik. Takie cosik. O Jezus. O. By tutaj też tak pusto nie było. To jakieś takie drzewko śmieszne. Zarzucone tam. Nie gitara. Trochę boli mnie to, że tutaj są takie jakieś takie cosie. Tego może to jakoś zagospodarujemy sobie teraz. To chyba to było mniejsze. O. Dobra. Ta muzyczka jest taka w ogóle uspokajająca, że to jest hit. O. I mnie się to podoba. Pięknie jest. Dobra. Lecimy tutaj.
Gazety, dywany. Aż to nie jest takie brzydkie. To. Ło, tu jest dziura. Kieruna. No dobra. Budowanie. O. Widzicie? I tak trzeba było zrobić od początku. Ostatnio nie, żeśmy tam kurde kminili, jak to ogarnąć. No właśnie nie wiem, czy ja chcę dawać to, czy faktycznie takie drewno tu byłoby spoko. Tak sobie myślę, może to obramowanie byśmy sobie zostawili. Czekajcie, bo tu coś brudne jest. Czy te drzwi są brudne? One są już zmarnowane po prostu. W sumie? Już nie wygląda to jakoś tak źle. Tak mi się wydaje. Nie? To dla mnie jest git. No drzwi trzeba wywalić, to na pewno. Ewentualnie pytanie, czy możemy na przykład zmienić jego styl. Możemy. Klameczkę dajmy jakąś. O, taką? Też jak to jest drzwi do domu, to taką słabo, no trzeba gdzieś zamknąć, nie? O, nie lepiej? No właśnie, dajmy wszędzie białe. To czekajcie, idzie wam tu zaraz też poprawić. Prawmy wszędzie już na białe takie okna. Załóżmy, to są świeżo zrobione okna, wiecie, takie ala plastikowe, takie wiecie, ala nowoczesne. Też tutaj to drewno to pasowało nawet. Nie? Tylko nie widzę dobrze klamki. O. Nie, no to może być taka zwykła, myślę. O. Na biało. Białe. Okno Etna. Jakkolwiek to nie brzmi, słuchajcie. Ale tu też jest cyrk na kółkach po prostu, nie? Dobra, no tym też się zajmiemy jakoś. Zrobimy jakieś takie fajne miejsce. Wow! O! Pięknie. Nawet żadnej kasy nie musieliśmy wydać, bo w sumie tylko żeśmy... Allo! Patrz, wyjść nie mogę. O, Jezus. O. To tu się leży w ogóle jakiś leżek. Makabra. Dobra. No, teraz to wygląda solidnie. Dobra, wchodzimy. Chociaż... Tu może byśmy jakąś taką... Coś byśmy dali właśnie na takie ten... Ogród. Na patio. Nie no, bardziej może... O, pojazd dla wózków. Bardziej może stałe siedziska, coś takiego może. Jakaś ławeczka. Coś takiego? Czy ładnie by wyglądało? Takie nie, coś takiego. Znaczy, ja bym to dał w ogóle pod O.
Coś takiego jak już. Ale czy mi się to podoba? Może jakiś jasny kolorek? O, widzowie, to jest ładne. Albo ewentualnie jeszcze to. Oj, to tu bardziej to będzie pasowało w tym kolorze. No, pięknie to wygląda. To mi się podoba, słuchajcie, dobra. I tu byśmy dali taki stolicek. No to jest taki stół, a taki malutki stolicek. Stolicek jak do kawy. O, kawo. O, Jezu, jaki to duży jest. Nie, Halejna. Halejna złota. No dobra, to wyczyśmy filtry. Jest duże są te stoły, ja cię heca. Takie malutkie chciałem. Stoliki? Może to to? O, o. O, to. Jakiś malutki, ten ładnie wygląda. Musimy go dać taki ciemny. Może być na środku nawet. O, chociaż... Chyba nożek nie możemy... Nie, dobra. Nie, taki jednak już nie. O, powiedzieć... O, a taki? Takie byłby taki typowo właśnie. Ej, no. Sztosik. Tak nawet z boczku nawet stać. Dobra, tu bym dał, słuchajcie, kwiatuszka. Duniczka, ale taką naprawdę mega dużą. O, może być taka duża. A wyższa? O. Za wysoka może jest trochę. O. Może nie aż taka biała, ale taki taka trochę szarawa. O. Zresztą myślę, że... Aj, za duża jest, no. Za duże. No dobra, a w innym klimacie? A nie mogę zmienić tego koloru. O, coś takiego chciałam, tylko w takim. Jezu, jak można tu sobie spersonalizować totalnie po swojemu w ogóle. Nice. O. Draken. Nie wiem, czy drakena może być na dworze montowana, ale mieczyk. Tylko no właśnie, taka duża donica, taki. Ej, to spoko wygląda. Czy spoko, ale tak nie do końca mi to siedzi. Cały arek, nie? I to jest takie dupniutkie, że jak to dam, to zasłoni w ogóle doniczkę, która jest ładna. Łezus. O matka baska, kochaniutka. Ej, to jest spoko. Ale wiem, co tu nam brakuje. Brakuje nam tu światełeczka jakiegoś. Zacimku tu jest, słuchajcie. Zacimku, więc oświetlenie ścienne. O. W sumie z drugiej strony też może być zamontowane, bo czemu by nie? Damy sobie zaraz ten światełeczko. Czekajcie, może tutaj znajdę wyłącznik. O! Piknie! Zrobić w sumie taki plastyś fantastyś. I nawet w tym kolorze, takim ala delikatnie
Wyżą albo takim ciemnym w sumie. Oj, tu dam przy kanapie. I połączenie przewodów. Cyk i cyk. O! No i elegancja Francja. Dobra. O kurde. A, bo to jest salon z kuchnią, okej. I tu mam, o jest jaka łazienka straszna. I tu jest... Kuźwa, ile tu jest przedpokoi. A tu będzie pokój, duży. Mhm. Okej. Dobra, no sprzedajemy wszystko, co możemy. Fortepian mam sprzedać? No, to można fortepian otworzyć? Żeby, że możemy grać. Nie, no nie. Ogólnie to są takie rzeczy ładne, które na przykład nie do końca bym sprzedawał. Bułka. Okej. To może nawet tu być, to mi nie przeszkadza. Czy jak ja to wyczyszczę, to będzie jakieś ładne? A nie, bo to takie jest. Ale czekajcie, czekajcie, bo możemy nie sprzedawać, a zmienić styl tego. Na jakiś ładniejszy. Aha, on nie jest taki upaćkany. Aha, no dobra. Dobra. Bieramy śmieciuszki. Pootwierajmy tu okno. Oj, tego nie chciałam. Kaloryfer niech jest, zegar może być. Ła! Resztki kwiata zostały. No, łap to! Jezu, jak ten dom paskudnie wygląda. Ja pierdzielę. To w ogóle trzeba wszystko od nowa zrobić. No ale dobra, może zajmijmy się na razie salonem. Tak wiecie, żeby to jednak szło jakoś po kolei. Czy mogę tu światło włączyć? Ten domofon to się już tu nie przyda. O, teraz cośkolwiek tu widzę. Nie no, pierwsze co, to bym tu jakieś panele zamontował, szczerze mówiąc, słuchajcie, żeby tu było jakieś takie... Takiegoś, no na czasie w sumie, nie? Bo na razie to tu wygląda jakby, wiecie, to jakiś huragan przeszedł. By to jakiś plac zabaw dla dzieci był. A co z kolorem ścian? Też byśmy chyba zmienili, co? O mamo, czy tutaj jest w ogóle tragedii? A tu parapet kto zajmował, przyznawać się? O! Znaczy tu wygląda jakby był wcześniej, wiecie? O! Dla odmiany. No właśnie, tu jakby, no, chciałem mówić, że tu chyba był wcześniej parapet, ale ja przez przypadek go tam usunąłem. Tu nie było parapetu. Okej, okay. Lecimy dalej. Czy się łatwiej robi, jak nie ma dokładnych zleceń? Czy ja wiem? Gdzieś tam samemu trzeba mega kreatywnie do tego podejść, nie? Co i jakby tu zrobić, jakby to by ogarnął i tak dalej, nie? O. Dobra, co nie coś tu może wyczyścimy, ale na pewno nie wszystko w tym jest problem. Że całą kuchnię i tak trzeba będzie chyba poprzemianować. Zrobić ją, wiadomo, bardziej po swojemu. Nie zostawić, że tak powiem, stary projekt tutaj tego wszystkiego. Otwórzmy, niech się wietrzy. No pierwsze co, na pewno bym chciał panele zmienić. Światło może nawet być. Ale panele bym chyba zmienił na jakieś takie, wiecie. Na te nasze dzisiejsze standardy. Kładzina, nie płytki. Ale drewno, drewno może być fajnie.
zbarwionej brzozy. Są takie jasne? Ewentualnie coś takiego. Co możemy tu obracać? A, że albo w taką stronę. I no ja bym chyba zostawił, słuchajcie, bez jakiegoś wzorku. Myślę, że może być coś takiego. Nie? I bym to tak pocisnął dotąd. Tak, żeby to jednak miał wszystko pooddzielać trochę. Nie, może być. Tik, 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 tik. O, ale idziemy jak strzała. Hop. No chyba gdzieś dotąd bym to zrobił. Ewentualnie. No teraz do końca nie pasują mi te drzwi w ogóle, w tym miejscu, w którym właśnie one są. Bo teraz tak, pytanie właśnie następne, czy... O, ej, ładnie to wygląda teraz. Co z częścią kuchenną w sumie? No bo to też możemy w sumie zrobić te same panele. Nic nie stoi na przeszkodzie. A możemy większe? To, to kurwa. Dobrze, żebym się dowiedział. Tak mi się wydaje, że możemy tu też pocisnąć panele. Powinno nam starczyć, ale zobaczymy. Jak na złość zobaczycie, coś zabraknie, nie? Albo i nie. Nice. Jest wszędzie? Nagle się zrobiło tak... Tak jaśnie, ładnie. Dobra, wstawmy to tu. Teraz coś ze ścianami, bo ściany też by się zmieniły, nie? Tak kurczę by się... jakiś taki... w sumie nie mam pomysłu teraz na jakiś taki... Taki? Bo te liście też fajnie wyglądają, ale na jednej ścianie jak już. O. Ja będę tu bardziej taki intensywny. Albo zgaszony taki kolor. Nie tapetę bym dał, tylko teraz po jakiej stronie? Tu bym dał dubniutki telewizor. Stolik. No właśnie. Tylko gdzie my tu damy telewizor? Ten kontakt mi się i tak tu nie podoba mega. Czy to jest do umycia? A czy ja mogę go zmienić styl mu? I tak wygląda jakby był kurde po wojnie. Ewentualnie tą ścianę wyburzyć i zrobić taką mega otwartą przestrzeń. Tu postawić taki taką wyspę, o. A te rzeczy do powieszenia? Przedpokój, korytarz. Architektoniczne schody to nie, drzwi nie, okno nie, farby. Ogólnie, no właśnie, coś takiego będzie mi tak potrzebować. No właśnie. Elektryka, prąd nie tyka. Sobie postawię sobie takie rzeczy, które... Na pewno wiemy, że się przydadzą. Dobra. Ale teraz tak, jeśli chodzi o domowe rzeczy... Czy my mamy w tej grze coś takiego, jak jakiś wieszak na... O, 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 o.
No bo faktycznie jakbyśmy wyburzyli tą ścianę, dali tutaj tą... Jak ja to nazwę... Chociaż może nie do końca ścianę, znaczy... Jesus Christus. Dobra, bo jak damy coś takiego... To miejsce na buty... Przechowywanie, ławka na buty, półka... No w sumie to by tu weszło, nie? Ewentualnie... Nie, no ściana by co zrobił? Nie, słabo. Znaczy, nie siedzi mi to, że przedpokój jest jakby połączony... Znaczy, ja też tak mam przecież, że mam przedpokój połączony z salonem i kuchnią. Tylko, że kurde, nie mam na to pomysłu teraz. Bo to, co tu jest, to jest dobrze zamocowane. To mi się nawet podoba. A to musi być takie duże, no musi być. Ewentualnie jedną ścianę by wyburzył. Tylko co nam to daje? Nic w sumie jest tak szczególnego. O, albo coś takiego. Dobra, myślałam, że już tego nie powieszę. No ale załóżmy, chociaż wiecie co, no tu nikt nie mieszka jeszcze, nie? O. Nie wiem, czy on tego nie sprzedał. Czy ja te kapcioszki... Mogę na przykład zrobić tu. O, G. Cyk. Zresztą, że to będą dwie osoby żyły sobie tutaj w tym domku. O. I tu. O, proszę bardzo. Dwa razy kapcioszek. No dobra, ja mam to zaraz tu. Ja nie wierzę, że całe mieszkanko zrobię w takiej tapecie, ale no tak sobie myślę, że tu bym tak zrobił. O. Nie lepiej, tylko innym kolorze, jakimś takim jaśniejszym może. Czy zostaje ta ściana? No ewidentnie musi zostać, no. Tu zastanawiam się, czy tą ścianę i tą ścianę nie walnąć. Ogólnie kaloryfery to mi się kojarzą bardziej... Uuu, pod tymi. No dobrze. Ty, ale odkurzacz musimy mieć. Niech tu będzie jakiś taki Andrzej. Dobra, czekajcie. Dekoracje. Podłogowe. Dywan potrzebuje na pewno. Co to jest? Lorem i pysium. Nie wiem, co to znaczy, no ale okej. Znaczy, no jakiś taki mały dywanik. To może go być. Ło, mamo, a możemy zmienić jego wymiary? Wiem, że się dało, ale... Nie chyba wszystkich. Zmieni rozmiar. A, nie da się. Dupa. To skąd ja mam wiedzieć, że da się zmienić rozmiar? Tu gdzieś pisze? A, dobra, widzę. Uff.
Przepraszam, ale mnie się ziewło. O. Ja bym dał to o tu. O, pięknie. Ewentualnie teraz tak myślę sobie, widzowie, że chciałbym chyba to zrobić po całości tej ściany również. O nie! Zrobiłem tam, gdzie nie widać. W sumie dobrze. O, ja mogę takie duże płatki robić? Tego nie widziałam. A widzicie, jeszcze się te grze muszę się jeszcze dużo rzeczy nauczyć. Ej, ładne to jest w ogóle. Podoba mi się to. Ja wiem, czego ja potrzebuję. Listwa. Ja lubię u siebie tam w domku w grze robić takie rzeczy, nie? Tutaj też takie coś chcę zrobić. Tylko tu możemy dać typową przypodłogówkę. Białą. Jezus. Coś takiego? Tylko mam nadzieję, że to lewi... Dobrze, widzę, że to lewituje. Schyl się, Angie. Znaczy, kucnij sobie. A czemu nie mogę? Bo co? Halo! Gro, nie rób mi tego. A tu kuźwa mogę. A czemu? O, okej. I ładnie się złączyła tam nawet. Pięknie. Ale ja dzisiaj mam jakąś gorącą linię, mam wrażenie. No stop, ktoś coś ode mnie chce. Oszaleję zaraz. Pięknie, widzowie, ale jestem z siebie dumny, żeby mi się przypomniało o tej metodzie fajnej. Mhm. Dobra, tu jeszcze. O. Pięknie. Oho. No i teraz jest zamysł taki, słuchajcie, żeby wziąć coś takiego białą i teraz dać to przy... Mogę to odwrócić? Czy mogę dać to na ścianę? No na pewno mogę, tylko czy mogę dać to... A, nie mogę tak! Chciałam tak w rogu to dać, wiecie? No dobra. Ja bym tu dał po prostu zwykłą farbę. Ciepła, zielona farba. Tylko nie wiem właśnie, co to było tam za kolor. W tym mam problem. Czekajcie. Nie, kopiuj styl, nie. Zmień styl. O. To jest zgaszona, druga od końca. Dobra. O co, kurde, nawet nie wiem. Nie, za mocno. Dobra, niech jest coś takiego. Pyk.
się większy wałek. O Jezus! Chyba nie. Chyba za mocna. Też jest taka mocna. Kurde, wszystkie są takie mocne. A tu co jest? Zielona farba. Zgaszona, soczysta, soczysta. A tu, tu. Tu, tu. Nie, kolor. Nie. Ja pewnie pójdę w szarość najwyżej. No chyba będzie taka bardzo neutralna, nie? Tak mi się wydaje, że to będzie lepsze. Ten zielony mi to tak nie siedzi tutaj. Siuuu. Przecież to bardziej teraz pod biały podchodzi, no ale... Nie, no mi się ten podoba. Jest bardzo taka basicowa, ale bardzo taka, wiecie... Przesadziłem chyba. Jeszcze... Nie, ręce dawaj. Nie, myślę, że sufit nie musimy jakoś specjalnie malować, patrząc na to, że chyba jest taki bialutki, mam wrażenie. Nie, sufit jest ok. Sium. Ok. O, o, ok, cyk, cyk. Z tymi listwami to w ogóle się fajnie komponuje, szczerze mówiąc. Tak jak na to patrzę. Wiecie co, ja w ogóle bym jeszcze... O! Tak bym to zrobił. Okej. Po całości ścianę. O, jeszcze u góry. Op, op, op. Okej. Okay. Dobra. Koniec farby. Cyk. O, pięknie, tu jeszcze. Widzicie, jednak warto było iść w taki bardzo neutralny kolor. No. Pytanie, czy tu będzie w ogóle widać różnicę. No trochę ja. Aj. Tyle co nic w sumie widać, no okej. Okay. Pyk. Idzie to tak szybko i sprawnie, że wiecie, że to tam... O, o. Opa. Dobra. Tu mamy, tu mamy, tu mamy. I tu nam w sumie jeszcze chyba zostało. Wow, Andrzeju. Tak to jest, jak myszka nie chce z tobą współpracować. Halo! To ty mi tak tu brzdringocisz. Mówię, co to za zegarnik tu tak brzdringa, brzdringa?
Cyk. Cyk. Nie, dobra, dajmy tu parapet też. Niech jest wszędzie, słuchajcie. Zmień styl. Nie. Ło, tu jaki czarny wyszedł nawet ten parapet. Dobra. Ten możemy wziąć tutaj. On się gdzieś jeszcze przyda, myślę, wiecie? Może tu? Znaczy, dziwi mnie to, że to jakaś ala pralnia, ala coś tu, bo bez sensu to jest dla mnie zrobione w ogóle. No ale zobaczymy, najwyżej wyburzymy i zrobimy tu normalnie pralkę, suszarkę i... I tak trochę, wiecie, to dla mnie trochę bez sensu by było. No, dobra. Wiecie co, jakieś, że to jest jeden kaloryfer. To ja faktycznie może ten kaloryfer dałbym dupniutki bardziej niż taki mały. No to ma być tylko jeden? Znaczy, jeden to i tak uważam, to jest mało w ogóle. Ale klimatyzacja też by się tu przydała. Nie, uważam, że klimatyzacja tu i tu powinna jak najbardziej się znaleźć. Mimo, że to wiadomo, dużo pieniążków, ale wygoda, wygoda przede wszystkim. Okej. Okay. Tu albo tu ten kaloryfer. Bo teraz kminie. Gdzie my telewizor damy? Bo... Wejdźmy sobie w wybudowanie... Siedziska, kanapy. Wiemy sobie takiego pufka. Taką kanapę tutaj. No to by dobrze wyglądałoby tutaj w zasadzie, nie? No, zdecydowanie. Tylko pytanie, czy my teraz... Jaką stąd... Bo zastanawiam się, jak my tutaj telewizor zamontujemy. AGD. Nie, to nie będzie AGD, to będzie... Co to będzie? Hobby? Telewizor. I pytanie, czy damy to tak? Czy na przykład damy na stojaka i postawimy go gdzieś tutaj? Gdzie trochę zasłaniać okno. Chyba niech zasłania trochę okna. Chyba się nic nie... Chyba się nic takiego nie wydarzy, co? Jak trochę zasłonimy okno. Tak mnie się wydaje, słuchajcie, że możemy tak zrobić z szafką zamkniętą. Uuu. A ja bym dał... Ale fronty... To są te, okej. Okay. A taka czarna? Ej, fajne. I uchwyty mogą być, bo chociaż sobie myślałam, że w czarnym kolorze damy uchwyty, ale spoko. Poczekajcie, tu, tu, tu. A uchwyt jakiś inny? Ej, a coś takiego? Takie duże, fajne? Ej, wow! Tylko, ach, nie do końca ten kolor chyba mi podpasował. A ten i fronty dajmy właśnie czarny. I tutaj szerokie. O! To już lepiej. Damy to tak. Tylko zanim telewizor, czy ja mogę firan... zasłona? O, 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 o! Kurwa, ta gra to mnie rozumie idealnie. Bo nie wiem, ja chyba nie chciałbym tego tak typowo zasłaniać, nie? Ale tak, żeby zrobić to... Cyk. I cyk. Duplikuj? Znaczy się... zmień styl, bo za chabazie. O! I tu może być tak. No, przepraszam. Nie trzeba umyć tego okna? Nie, no nie. Okej. Okay. No dobra. I teraz tu telewizor. No to taki dupniutki, co? Zmieści nam się? Łopie roga złotego!
Może taki średni? A średni jest za mały. Chociaż, znaczy on jest taki mały, nie, no nie popadajmy w paranoję, że on jest jakiś taki mały, no ale ten jest cholera jasna taki naprawdę konkretny. Może taki konkretny właśnie jest tu potrzebny? Tylko teraz tak. O! Jezu, jaki wielki ten telewizor, naprawdę jest gigantyczny. Zastanawiam się, czy ja mam tego okno, bo nie zmienił, nie przesunąłbym go dalej. No bo jeżeli tu byśmy chcieli mieć faktycznie to... Nie wiem, dla mnie tam pasuje. Może być. Kaloryfer jest tu. Oczywiście włączniki tu by się przydały. Po drugiej stronie możemy też dać. O, tu kwiatuszka. Słuchajcie, Arek już musi. A tu kwiatuszka da mi. W doniczce. Może takiej średniej bardziej. Oj, tu. O, może być. Tylko inny kolorek poproszę. Czarny. Może być. Jakiś ładny kwiatuszek. Średni. Kroton. Może być w sumie. Ej, no spoko. No dobra. To jakiś uobrazek by wstawił, słuchajcie. Dekoracje ścienne. Czyli co, nie tu. Obrazki. Dobra, to tu. Czeczu. Ja cały czas uważam, że tych obrazków jest mało. Przepraszam widzowie, o Jezus. Siesia wnęło. Plakat bubra? A niech jest, nawet się tu śmiesznie komponuje. Możemy dać jeszcze stoliczek. Taki wiecie. O, jadalniany. Taki nie za duży. O. A mogę zrobić to. Trochę się wycwanić i kopiować styl tego i wkleić to. Zajebiście. Pięknie. No i tu też jakiegoś tutaj akcesoria dajmy. No nie wiem, co by tu można byłoby wcisnąć, szczerze mówiąc. Ale coś wciśniemy. Banana ciastko? Dobra, dajmy na razie kwiatuszka. Tak sobie myślę, ewentualnie stojące figurkę. Gazeta! A jak nie ma gazeta, to książka. Proszę was bardzo. A są jakieś obrazki? Są. Chociaż, taką małą bym tu dał bardziej. Okej. I dam jakiegoś kwiatuszka. Ty, mini kwiatuszek. O, jakieś gładkie kocik. Dajmy niewielkiego kwiatuszka z krokusem. Albo z czymś takim małym, o. O. Ha! Pięknie, pięknie. No, to mi się podoba ten styl. Mam tu jakieś radio stare. Co chciałbym je wyrzucać, ale coś zaraz może pomyślimy z nim. Czy ja tu zmieniłem styl? On jest jakiś taki inny.
tak mi się też wydaje, słuchajcie. Dobra, ja go sprzedam, żeby zaraz jaj nie było, że go wykorzystam do czegoś. Chyba coś tutaj naprzeciłem. I co teraz? Tutaj byśmy dali stolik? Tu na środku? No teraz tak, no kuchnia zostanie tak jak jest. Ja ewentualnie sobie pomyślałem nad tym, żeby dać szafki. Tylko... Kurde, bo to nie jest jak w Simsach, nie? Że ja sobie tak ustawiam, jakbym chciał. A pokażcie mi nie szafki, tylko stoły. Duże stoliki. Stół do jedalni. O! O, z takim czymś na środku. Mega fajnie. Jezu, ale on jest kurde dupniutki. Albo okrąglutki. No już nie mam wizji, nie? O Boże, złoty kochaniutki. Wizja mi się zepsuła, nie mam wizji na to. Albo coś takiego. Znaczy, no idealnie będzie dla dwóch osób, tak? Ale no jak kogoś zaproszą, to co ja zrobię? Wchodzimy. Tu mamy salon. Tu dryptamy jeden, drugi, trzeci pokój. Ewentualnie właśnie coś takiego. Kurde, no. A takie coś? No, ogólnie stolik pasował najbardziej tutaj. Nie w tej wnęce. Bo tak na środku? Widzowie, nie mam pomysłu. Musiałem schować, bo nie dało mi to spokoju. Tu niby jest dużo miejsca, ale nie ma tego dużego miejsca, no. Totalnie. Niby jest, ale go nie ma. Wiem, że faktycznie dałem tu jakiś okrągły, mały. O. Coś takiego. Teraz krzesełka. Siedzonko? Tu. I takie naprawdę najzwyklejsze siedzonka. Może być. Może nie jest to coś, o czymś ja co myślałem na samym początku, ale... może być. Wiecie, co ja tu jeszcze potrzebuję? Potrzebuję jeszcze stolik. Typu kons... O. Gra to mnie rozumie, widzę. Tutaj. Proszę bardzo. Wazon. Prehistoryczny dzbanuszek. Słoik to może nie. Ale coś takiego. Radio.
coś takiego, żeby było miejsce. I czy to prawda, że mogę tu włożyć kwiatka? Jedynczego kwiatka, tulipana, albo o. Nie? O. Mogę. Ale jaja, ale sztynks. Nice. Jakąś dekorację ścienną. W sumie lustro można byłoby tu dać, nie? Tak sobie myślę. O, zegar bym dupniutką tu. Pięknie. No, ładnie to wygląda. Ewentualnie można byłoby dać takie trzy obrazy obok siebie w sumie. Coś takiego. Tak nie do końca mi jakby wygląda to jakoś tak przyciągająco, ale tak bym też to widział. Cyk. To było to, nie? Cyk. O. Połóżmy to gdzieś tam w pizdziec. O. I cyk. Ej, dobrze to wygląda! Ej, no no. O, tak bym to zostawił. No dobra. I tu stoję pod znakiem zapytania, bo nie wiem, czy tą kuchnię rozwalać. Znaczy, no ewidentnie muszę ją rozwalić, bo to nie jest brudna, to po prostu nie jest do wytarcia już. I lodówka wygląda jak pożal się, Panie Boże. Więc tu cała kuchnia jest też do przerobienia. Ale kwiatuszka też bym tu dał. Tu na środku. Ośmiorniczkę? Może być. Ja to mam kuźwa wyobrazić dzisiaj, naprawdę wam mówię. O! Szok, szok, słuchajcie. Ho. No dobra, słuchajcie, ja jestem za tym, żeby to wszystko zrobić w ubydbi. Posprzedajemy to wszystko, wszystko. Bo tu naprawdę trzeba zrobić od nowa. Niestety, myślałam, że jednak zrobimy to bez takich jakichś tutaj większych zmian, ale faktycznie... Faktycznie tu trzeba zrobić jednak rygor. Trzeba tu faktycznie wszystko tak zrobić tak, jakby ci to powinno. To jest dużo pierdół, a... No nie oszukujmy się, jak mamy sprzedać dom, no to nie są nam potrzebne jakieś takie pierdoły. Takie podstawowe rzeczy. To jest kwietnik, prawda? No właśnie, tak mi to wyglądało jak kwietnik. Nie, sprzedajmy to. Ale fajnie, że to wszystko oddziałuje na fizykę w ogóle, nie? To mi się nawet podoba, tylko kopiuj styl. Gdzie jak w stanie kleję to? O, dobra. I... No właśnie, coś z tym kolorem to zrobił. To sprzedamy. Tu nie, kurde no. Dobra, liczę na to, słuchajcie, że tam coś zakryje, no. Zmień styl. Okej, duplikuj. Hop. To też musimy tu duplikować. Cyk. Nie, duplikuj. I teraz mój styl. Zmiana wymiarów. I Jezunia, mamy to. Słuchajcie. I jakoś widzę, że czas się zbliża. A ja tak jak mówię, no miałam tak właśnie te plus minus półtorej godziny, bo wybieram się do banku. Jestem umówiony za dobre tam 15 minut powinien być. A muszę tam dojechać. Więc słuchajcie, w kolejnym odcinku robimy ten domek. Siadam sobie tu wygodnie. Chociaż bym wolał usiąść, słuchajcie, z widokiem na... O. Tu.
z widokiem na ten przecudny salon, który mi wyszedł. Bardzo się cieszę, ładnie on naprawdę wygląda. Z tego miejsca będę się z wami żegnał. W przyszłym tygodniu dokończymy sobie ten domek, sprzedamy go, zobaczymy, jak kasowo to wyjdzie. Pamiętajmy tylko, że dom kupiliśmy za 46 tysięcy. Zobaczymy, ile nam się zwróci. Słuchajcie, ja z tego miejsca już uciekam. Do widzenia, do zobaczenia. Mam nadzieję, że widzimy się za tydzień. Przepraszam, jeśli gdzieś tam kaszelek się pojawił, czy też nóżkiem podciągałam, no ale no niestety męczy mnie jeszcze troszkę to przeziębienie, ale no już mam nadzieję, że jest to końcówka już tego mojego brzydkiego przeziębienia. Ja, tak jak mówiłem, uciekam, bo jestem umówiony, muszę już uciekać, więc do zobaczenia, do kolejnego spotkania już za tydzień. Cześć, pa, pa. Do zobaczenia, pa, pa. Dajcie znać w komentarzu, czy dzisiejszy odcinek wam się spodoba. Jeśli tak, pamiętajcie o kciuku w górce i o jakimś miłym komentarzu. Uciekam. Cześć, pa!